Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Dzień Dobry Dobra. Dzisiaj będziemy rozmawiać na bardzo ważny temat, bo o powrocie kultury. Powrocie oczywiście z pandemii. Moimi gośćmi będą Zofia Ewa Hrynkiewicz, dyrektor w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej oraz Edyta Sztylc, bibliotekarz w Gminnym Centrum i Bibliotek Filia w Mierzynie. Dzień dobry Paniom. Dzień dobry. Szanowne Panie, jak zawsze, gdy przygotowuję się do naszych programów, lubię sobie spojrzeć na dane statystyczne czy przeprowadzone badania. I co się okazuje? Na koniec 2020 roku Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło drugą edycję sondażu na temat tęsknoty za kulturą. Okazało się, że 75%, a w zasadzie ponad 75% badanych wskazało brak możliwości korzystania z instytucji kulturalnych. I chciałam się zapytać, jaki był dla Państwa 2020 rok? Czy możemy go określić jako ciężki? Jak radzili sobie Państwo ze stawianymi ograniczeniami? Na pewno był to okres bardzo trudny, ale też pełen nowych wyzwań. Jako instytucja kultury nie chcieliśmy zawieść naszych mieszkańców, i będąc w reżimie sanitarnym, albo też całkowicie, kiedy mieliśmy zamknięte podwoje, nie mogliśmy gościć uczestników, podjęliśmy działania alternatywne. Pozyskaliśmy pieniążki z Interregu na warsztaty dla pracowników oraz zakup sprzętu niezbędnego do pracy online. Oczywiście zaistnieliśmy w mediach społecznościowych, na Facebooku i YouTube, gdzie wspólnie z mieszkańcami mogliśmy uczestniczyć w różnego typu wydarzeniach, warsztatach czy też prezentacjach nowości wydawniczych. To był taki trochę mało stabilny czas, bo jednak te restrykcje bardzo się zmieniały. Czy ciężko było planować te działania ze względu na tą dynamikę? Planowaliśmy jak dotychczas. Niemniej jednak nie mieliśmy pewności, w jakiej formie zrealizujemy nasze plany. Przede wszystkim staraliśmy się robić na bieżąco. Większość czasu spędzaliśmy nad pracą zarówno online, jak i przygotowaniem warsztatów stacjonarnych. W zależności od sytuacji w kraju i w regionie też tak funkcjonowaliśmy. Zrezygnowaliśmy z tych największych imprez typu dożynki, bale dla seniorów, czy też wycieczki dla seniorów, dla dzieci Dzień Dziecka i Mikołajki, ale w tej szerokiej formie, gdzie było bardzo dużo uczestników. Świadczyliśmy bardziej usługi dla małych grup stacjonarnie, no i oczywiście online większość warsztatów jednak w tym okresie dominowała. Też również biblioteki podjęłam trudną decyzję, bo były wyraźne wytyczne, aby biblioteki albo były zamknięte, albo funkcjonowały w bardzo, bardzo niskim zakresie dla czytelnika. I wówczas zdecydowałam, że u nas w gminie możemy wyjść z tą formą wypożyczenia książek, chociażby na telefon, jak również czytelnik może przyjść do biblioteki, gdzie jedna osoba może przebywać i bibliotekarz. Oczywiście z reżimem sanitarnym, z szybami z pleksji i ochroną osobistą. Cały czas funkcjonowaliśmy. Pani Edyta może, przepraszam najmocniej, ale Pani Edyta jako bibliotekarz miała tutaj bardziej bezpośredni kontakt z tym czytelnikiem, może więcej na ten temat powiedzieć. To Pani Edyto, prosimy powiedzieć, jak to było u Państwa? Jeżeli chodzi o biblioteki, był to dosyć trudny i ubogi czas w działanie, przynajmniej takie stacjonarne. Dużym utrudnieniem była kwarantanna, którą zostały objęte książki. To utrudniało ich płynny przepływ między czytelnikami. Aczkolwiek z drugiej strony większa grupa osób sięgnęła właśnie do katalogu elektronicznego, tam przeglądała nasze zasoby i korzystała z możliwości właśnie w ten sposób rezerwacji książek. Nie mieliśmy też możliwości realizowania wszelkich działań stacjonarnych typu spotkania autorskie, warsztaty czy jakieś inne działania dla dzieci, więc z tym przenieśliśmy się do sieci, oferując w sieci recenzje różnego rodzaju, filmy promujące czytelnictwo. Powstał też szereg lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków. Więc widzę, że tutaj się często pojawia coś online, coś w sieci. Jak mieszkańcy zareagowali na tego typu inicjatywy właśnie powoływane w przestrzeni internetu?
Na początku wydaje mi się, tak z moich obserwacji, że nie szukano nas w ogóle w sieci. Bo do tej pory, szczerze mówiąc, mało nas było w sieci. Niemniej jednak próbowaliśmy wszędzie się promować, informować. I już w okresie takim tego pierwszego przejścia tej pandemii, później zauważyliśmy dość duże uczestnictwo w sieci naszych mieszkańców. Rozmawialiśmy o okresie, w którym były te jednak restrykcje, ale z początkiem 2021 roku, z początkiem tego roku szczęśliwie część tych restrykcji powoli znoszono. Jak wyglądał ten powrót kultury? Jak reagowali mieszkańcy właśnie na luzowanie tych obostrzeń w państwa instytucji? Nie było boomu. Frekwencja była znacznie niższa w porównaniu do okresu poprzedzającego pandemię. Jak również instruktorzy, którzy prowadzą u nas zajęcia, różnego typu warsztaty, udostępniamy im salę, bardzo mocno narzekali na frekwencję. Wiele różnych zajęć się nie odbywało. Tutaj, jeżeli chodzi o biblioteki, to chyba większe było potrzeba przyjścia do biblioteki, spotkania się z bibliotekarzem, porozmawianie. Tutaj myślę, że pani Edyta też ma dużo do powiedzenia. Tak, dokładnie tak było i takie są moje wrażenia. Bardzo wielu czytelników czekało na ten moment, kiedy będą mogli fizycznie przyjść do biblioteki, przejrzeć książki, wypożyczyć, spotkać się przede wszystkim. Oczywiście jest gro czytelników, którzy ze względu na restrykcje nie wróciło do nas, ale pozyskaliśmy znacznie inną grupę czytelników, tych, którzy załóżmy do tej pory nie przychodzili, a była to jakaś nowa alternatywa. Czyli troszeczkę dobrze, że potęsknili, żeby mogli dokładnie. Z powrotem odbudować miłość do czytania książek i odwiedzania bibliotek. Dobrze, na ten moment prowadzą jeszcze Państwo działania online i właśnie stacjonarne, czy już powoli bardziej się skupiają Państwo na tych zadaniach, działaniach stacjonarnych? Jednocześnie są prowadzone te zadania. Jeszcze wspomnę tylko, że zorganizowaliśmy mimo obostrzeń akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na początku roku, gdzie zbiórka przekroczyła nasze oczekiwania. Zebraliśmy rekordową kwotę, ponad 65 tysięcy złotych. Również odbywały się w czasie ferii zimowych warsztaty dla dzieci i młodzieży. Z zapisami dzieci nie można było wejść z ulicy, należało się wcześniej zapisać. Tak samo funkcjonowały warsztaty wakacyjne i całkiem fajnie się nam to sprawdziło. Nie mamy w dalszym ciągu pozwolenia na całkowitą taką działalność otwarcia się dla wszystkich mieszkańców, bo mamy ograniczenia gabarytowo tutaj, jeżeli chodzi o nasze sale. I nie możemy wpuścić zbyt wielu uczestników. Dlatego w dalszym ciągu funkcjonujemy w znacznej mierze online. Czyli są Państwo troszeczkę przykładem, że pomimo trudności, pomimo wyzwań da się. Da się zaskakiwać mieszkańców. Dobrze, rozmawialiśmy o przeszłości, rozmawialiśmy o teraźniejszości. To teraz nie wypada nie zapytać Pań o przyszłość. Czyli jakie plany, jakie wydarzenia w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach mogą mieszkańcy wypatrywać u Państwa? Już w tej chwili zapraszam bardzo serdecznie na Akademię z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę, która się odbędzie 10 listopada o godzinie 18 w klubie W Dobrej przy ulicy Granicznej 31. Będą znamienici goście, pan Adam Dzieciniak oraz Sławomir Kołakowski i wiele innych zaproszonych osób. Serdecznie zapraszamy. Ponadto będziemy realizować coroczne wydarzenia. Mikołajki, Andrzejki z Wieczorem Wróżb, Dzień Seniora, pisanie listów do Amnesty International, też również paczkę dla potrzebujących akcje, będzie jarmark bożonarodzeniowy i wiele innych wydarzeń, ale wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja w kraju. Czy będą to wydarzenia online, czy będą to wydarzenia stacjonarne. Bezpośrednio będziemy Państwa informować na naszych stronach www.gckib.pl oraz na Facebooku, jak również w naszych jednostkach, w klubach i bibliotekach na tablicach informacyjnych.
Ale pani Edyta ma w zanadrzu bardzo wiele różnych wydarzeń, gdyż biblioteka w Mierzynie pełni funkcję nie tylko biblioteki, ale szeroko rozumianą animację kulturalną. Bardzo proszę pani Edyto, proszę nam przybliżyć to również. Ja ze swojej perspektywy zapraszam wszystkich mieszkańców do biblioteki w Mierzynie na spotkanie z Michałem Gołkowskim, autorem książek fantasy, science fiction i powieści historycznych, które odbędzie się już 19 listopada. Mam nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje nam planów. Comiesięcznie zapraszamy też na warsztaty dla dzieci, jak również spotkania dyskusyjnego klubu książki i przygotowujemy się w tej chwili do realizacji dwóch większych projektów na wiosnę. Czyli słyszę, że bardzo dużo wydarzeń przed Państwem. Ja zatem trzymam kciuki, życzę im ogromnego sukcesu. No i mam nadzieję, że wszystkie w nadchodzącym czasie te restrykcje jednak pozwolą na zorganizowanie większości z nich i nie będzie jakiejś przykrej niespodzianki. Również wszystkich Państwa zapraszam do udziału oraz również odwiedzania, czy to strony, czy mediów społecznościowych, tutaj, które podała pani Zofia i pani Edyta. Możecie śledzić na bieżąco. A moimi gośćmi były Zofia Ewa Hrynkiewicz, dyrektor w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej oraz pani Edyta Sztylc, bibliotekarz w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek Filia w Mierzynie. Ja Państwu bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj z nami i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki programu Dzień Dobry Dobra. I oczywiście proponujcie nam, wysyłajcie swoje tematy, podsyłajcie nam gości, z którymi chcielibyście, abyśmy porozmawiali. Do widzenia. Poczuj się dobrze w Gminie Dobra.